Bum, herbata gotowa. Siemaneczko wam wszystkim, ten piękny dzień. Słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek. Mam nadzieję, że będziecie tak samo oglądali to poniedziałek. A nawet jeśli nie, to nieważne. Witam was w kolejnym vlogu, ponieważ dzisiaj jest ten dzień, w którym jedziemy na tripa. Wycieczka, dziś mamy tripa, lecimy w dwa miejsca. Lecimy do stolicy Tenerife, czyli Santa Cruz, Tenerife, plus do... Gdzie lecimy? Alaga, tutaj Agunia robi herbatkę już. Pakujemy się powolutku, ponieważ tam, gdzie jedziemy, jest dosyć chłodno. W tej części Teneryfy jest teraz około 20-22 stopni w ciągu dnia, a w tamtej części jest 15. Także naprawdę duża różnica temperatury, jeśli chodzi o to. No i co? Będziemy tam jechać około półtorej godziny, jeśli chodzi o tą Anagę, a do Santa Cruz Teneryfy jest 50 parę minut. Także czy pani jest gotowa? Już prawie. Ile pani jeszcze? Jeszcze chwila i będę piękna. No, a w międzyczasie herbatkę trzeba napić się. No i zaraz startujemy. Dzisiaj dobór butów wybieramy to, ponieważ w tym nie wolno na Teneryfie prowadzić auta. Także pamiętajcie, tylko full shoes, jeśli chodzi o prowadzenie auta, ponieważ w klapeczkach nie można. Bo mandacik. Mandacik 500 euro, czy tam ileś. Także pamiętajcie, no. Mamy wszystko spakowani. Torebka, torba. Aga tak samo, nawet śmieci już zabrała ze sobą. No i już powolutku zbierzamy w stronę parkingu. Musi podjechać jeszcze tylko na stację benzynową, ponieważ nie mamy z tego co wiem paliwa. Także, no słuchajcie, to będzie fajny trip, ponieważ ja też się troszeczkę ekscytuję. Dawno nie jeździłem po lewej stronie, autem z kierownicą z lewej strony. Także będę musiał uważać, zresztą tutaj te drogi są dosyć bardzo niebezpieczne. Kręte, także zobaczycie to. Za chwilkę. No i co? Trzymajcie kciuki, żebym się przypadkiem gdzieś tam nie stoczył ze skały. Hej! Piękna pogoda. Idziemy. Na wycieczkę. Na wycieczkę. Ale na wycieczkę, to też ładnie widać górę. No, bardzo szkoda. Miejmy nadzieję, że tam gdzie jedziemy będzie też ładno. W ogóle moglibyśmy powiedzieć troszeczkę na temat w ogóle tego, dlaczego lecimy do Santa Cruz i dlaczego jedziemy do tej Anagi, ponieważ w Anadze jest... co? W Anadze sam przepiękny jest tunel z drzew. Tunel z drzew, rozumiecie? To jest ogólnie ogromny park i ponoć, nie wiem, nie byliśmy tam jeszcze, ale jest przepięknie, widzieliśmy foty, wygląda jak z Harry'ego Pottera. Tak, także po prostu chcemy też zobaczyć po prostu na własne oczy, ponieważ tak jak to wygląda na zdjęciach, po prostu jest to niesamowicie piękne. A wiadomo, że w rzeczywistości zawsze jeszcze jest lepiej niż zdjęcie. Dobrze, idziemy w ogóle? Chyba nie. Takie prawo. Nie, źle idziemy. Czyli jednak tak jak tenisa. Ja. Mam nadzieję, że... Teraz, kochani, zdawam patrzę. Mam nadzieję, że nie będziemy tak błądzić. Gdzieś po tych drogach. Aga, które auto to nasze? Ponoć Opel. Czyli tamten. Tak, dokładnie. Nie ten. Ten. Ej, to jest duże. To jest bardzo duże auto, powiem wam. Szczerze myślałem, że będzie... Że będzie troszeczkę mniejsze. O, czekaj, nie jest słone, kurczę. No i spore, naprawdę. Na pewno to... Ej, to... Tej wielkości auto na pewno nie sprzyja na te właśnie te wszystkie dróżki. To dobrze, nie służy... Nie zwiastujesz, ty ze złej strony wsiadasz. Ze złej strony poszedłeś na początku. Jak tylko tak nie wiesz, z której strony masz siąść. Kurde. Siemaneczko, słuchajcie, właśnie dojechaliśmy do Santa Cruz. Byliśmy właśnie na małej kawce, co widzieliście wcześniej, lub nie widzieliście, może tego nie wstawiłem, ale nieważne. Także idziemy generalnie w tym momencie na, jak to się nazywa? Do tego centrum, tak? Czyli jakby do centrum miasta, bo wiadomo, Santa Cruz jest
stolicą Teneryfy. Także to jest typowo tak jak w stolicy generalnie, jak zobaczycie. Same budynki, jakieś biurowce i tak dalej, nie? Także generalnie właśnie idziemy w stronę miasta. Chcemy zobaczyć jakby ten cały ratusz i tak dalej na Teneryfie. Tutaj w ogóle śmieszny taki, takie coś jest też. No i potem idziemy do... Tak, idziemy do tego parku z palmami, czy nie? Mm-hmm. Zobaczymy, czy jest w ogóle otwarty. Niestety, no wiadomo, ale większość tych wszystkich atrakcji no, jest zamknięta, tak? Wiadomo, przez koronawirusa. Aczkolwiek po prostu wybraliśmy sobie takie najfajniejsze, najciekawsze, które najbardziej nam się podobają. No i miejmy nadzieję, że o, coś tam się uda nam zobaczyć. No. Swoją drogą oczywiście maseczka cały czas na twarzy musi być. Policja jeździ, kontroluje, mandat 500 euro. Także generalnie ja tam mam zawsze maseczkę w ręku. Nie lubię ogólnie jej nosić, ale jak widzę policję, to od razu hop, zakładam. Może się nie chwalę. No, także nie bierzcie przykładu ze mnie. Idziemy dalej, zaraz wam pokażemy, co tutaj można zobaczyć. Ewidentnie to są restrykcje. Zobaczcie, tam kolejka jest. Wszyscy idą do centrum handlowego. Fajne miejsce, możecie posiedzieć w środku miasta, niby przy ulicy, ale ładnie przyozdobione miejsce do posiedzenia. Mnie urzekło, naprawdę. Podoba mi się. Santa Cruz są naprawdę dorodne. Dorodna palma. Tak, dokładnie. Mm-hmm. Albo nie zgadzam się z tobą. No i pierwsze, co trzeba też zauważyć, że oczywiście pierwszy raz spotkaliśmy się z czymś takim, że jednak są korki na ulicach. Nie tak jak w Costa de Hedzie, gdzie jednak tych korków nie ma, ponieważ te uliczki totalnie inaczej wyglądają. Nie ma takiego ruchu oczywiście też. Tutaj, tak jak widać, pełno aut stoi, ludzie stoją w korkach, jest to takie typowo no, miasto, tak? Ale miasto. Nie ma co, zdecydowanie przyjemniej jest stać w korkach wśród palm niż w tak, warszawskich korkach. Pełnych smogu i szarości, smutku i smutnych ludzi. Może nie wszyscy, no ale generalnie... Wiecie jak jest. Wiecie jak jest, wiecie jaka jest mentalność. Kolejną rzeczą, którą bym zauważył, to generalnie słuchajcie, patrzcie jak ci ludzie są ubierani tutaj w Santa Cruz. Wszyscy mają kurtki, buty, a tutaj jedna taka przyjechała turystka i ona w klapkach. Nie, a, no dlatego, to... że paluszek miał paluszek. Wypadek. Aga sobie popsuła paluszek, więc nie może niestety zakładać całych butów zakrytych. No ale po prostu ludzie są pobierani w kurteczki. Pani w kozakach, zobacz. Pani w kozakach tutaj w ogóle idzie, nie wiem czy widzicie to. To jest helper, jak kropeczka na pani w kozaczka. Tak. Kozaczka. Właśnie mamy kolejne spostrzeżenie. A mimo wszystko spada. Kolejne spostrzeżenie jest takie, że tu jest trochę brudniej. Jest większy syf niż Costa de Hedge. Costa de Hedge jest wyjątkowo czysta, a tu tak trochę... Historii tego miejsca zbytnio nie wiem, ale wiem, że tutaj jest taki Mercadon. Taki troszeczkę bazar świąteczny, aczkolwiek jest chyba teraz zamknięty. Słuchajcie, jedna z fajnych kolejnych rzeczy, które znaczy fajne, nie wiem, fajna czy nie fajna, aczkolwiek zauważyliśmy, że... Co się to w oczy, na pewno, że w ogóle Kanaryjczycy bardzo przestrzegają tych zasad odnośnie koronawirusa i naprawdę wszyscy mają praktycznie maskę. I to na nosie na i to na nosie, nie tak jak ja, czyli jak taki Europejczyk typowy, który sobie przyjechał do kogoś i ma w dupie to. Bo ma to w swoim też, generalnie kraju ma to też w tyłu. Tylko naprawdę wszyscy noszą maseczki, zakładają na nos. No i tyle, i stosują się do tego. Ale wydaje mi się, moje zdanie na temat tego jest takie, że po prostu nie zarabia tak się dużo tutaj, żeby można było stać kogoś zapłacić 500 euro kary. No tak mi się wydaje po prostu. No bo 500 euro to jest 2000 zł, to jest 500 euro to nawet na Kanaryjczyka to jest bardzo, bardzo dużo. Dlatego są bardzo srogie kary i wydaje mi się właśnie, że to jest dlatego jeden z takich powodów, dlaczego ci ludzie tak się stosują do tego. Też oczywiście mentalność dużo tutaj, dużą gra rolę. Policja też tutaj widać, że jeździ. Jest dużo, wszędzie. Sporo kontroli. Jeżdżą, kontrolują także. My również robiliśmy zdjęcia jakoś na ulicy. I policjant podjechał, właśnie kazał nam założyć maseczki. My mówimy, że szybko robimy fotki. No nie w tym momencie maseczki na nas. No i no. No i także ja w ogóle nie miałem wtedy maseczki. I jakoś tam się udało. Tamtym razem po prostu
nie dostać tego mandatu. Tutaj już coś w stylu nawet takich budynków, jak są w Warszawie, też takiej szarej cegły, nie? Troszeczkę. Nie, że te palmy. No niedobrze, niedobrze. Właśnie przyszliśmy tutaj z taką nadzieją, że możemy tutaj zobaczyć to. No można to zobaczyć generalnie, ale wam tego nie pokażemy, ponieważ tak jak widać jest tutaj to w trakcie renowacji. I po prostu no, są pozakrywane te wszystkie takie małe details. No i właśnie doszliśmy do tego samego kompleksu, który chcieliśmy zobaczyć, czyli Playa de America. Nie, to nie jest to. Playa de España. Playa de España. W kompleksie Santa Cruz. Musicie przyjechać, to jest takie turystyczne miejsce, ale warte zobaczenia. I za chwilkę lecimy zaraz na do tego parku z palmami, ale nie wiemy, czy dokładnie jest otwarty. Ale no, szczerze wam mówię, no, tak jak powiedzieliśmy, no, jest to takie miejsce, które warto oczywiście zobaczyć, bo jest stolica, warto zobaczyć. Nawet stolicę. Fajnie się przejść, bo jest inaczej. Dokładnie, warto się przejść, bo też totalnie te uliczki inaczej wyglądają, te budynki też są inne. Jest naprawdę przyjemnie. Jest przyjemnie i jest coś innego w czasie tego, nie? Niż te takie właśnie cichsze okolice, takie jak właśnie posadek i tak dalej, bardziej turystyczne. Tak, tutaj jednak, zdecydowana różnica. Tutaj jednak widać, że, no, że się tętni, tak? Że ludzie tutaj żyją i mieszkają, pracują i to jest taki, czuć ten też taki właśnie pośpiech jednak w tym życiu ich, nie? Że to jest tak miastowe życie, a nie takie właśnie, jak to się mówi, jak ty u nas okolicy, nie? Zobaczmy, patrzcie, jak faktycznie bardzo imponujący budynek. Leczki, słuchajcie, właśnie doszliśmy do kolejnego pięknego miejsca, które chcieliśmy wam pokazać. Jest to audytorium na mieście, oczywiście, w którym jesteśmy, czyli Puerto de la Cruz, tak? Tak jest. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Piękny jest ten budynek. Budowę tego budynku zaczęto w 1997 roku lub 2008, a skończono w 2003. Przygotowani. Tak. Więc generalnie jest to miejsce takie typowo kulturowe tutaj w Santa Cruz, gdzie odbywają się różnego typu spektakle teatralne, opera i tak dalej, i tak dalej. Wchodzimy sobie po schodkach, no i zobaczcie tylko na ten piękny design. Nietypowy. Nietypowy. Bardzo podobny budynek można zobaczyć w Sydney. Sydney. Gdzie jest Sydney? New Zealand. New Zealand. New Zealand, Australia. Australia. Myli mi się na samym zrobić. Powiem wam, że z daleka to wyglądało na wiele coś nowszego, aczkolwiek jak już się podejdzie z bliska, to widać jednak ten... Ale zobacz jaka ten, zobacz jaka... Niesamowite i cały jest tak wyłożony. Wow. Tutaj oczywiście nie można iść, szkoda. Musiałoby tam wejść. Ale wydaje mi się, że możemy iść tam w tamtą... O, tam. No i co? Tu ocean, tu góry. Tu ocean, tam góry, tak jak widzicie. A tu ja. No, także tak. Tak to wygląda, jeśli chodzi o to miejsce. Pięknie. No jest tutaj tylko jeszcze taki, jest plac taki, także... No, bardzo fajne miejsce, teraz siedzimy. Z lewej strony mamy ocean, na wprost mamy audytorium, a z nami mamy góry. Także no, wow. No, dobre jest światło i myślę, że wyglądamy dobrze. Ale ruszamy w kolejną... No, kolejny trip ruszamy, ponieważ po prostu też nas czas nagli, ja jestem też głodny, a jak jestem głodny, to jestem zły. I po prostu lecimy zaraz do tych jeszcze, jeszcze musimy iść do tych palm, na te palmy tak. Zobaczyć. Ale nie wiemy właśnie, czy to jest otwarte, także zaraz zobaczymy. Śmigamy. A potem jedziemy do Anagi, bo tam naprawdę będą piękne widoki. Słuchajcie, możecie zobaczyć bardzo znane osoby na Tenerife nawet. Słuchajcie, patrzcie na to. Mamy Elton Johna, tam jest Freddie Mercury, mamy tutaj jeszcze chyba Chopina, patrz. Polak jest tutaj. Ja. No.
Carlos Santana. Tego nie znam. No, także ciekawe, ktoś ma fajny pomysł. Janet Jackson i tak dalej. Kto tam jeszcze jest znany taki? A, no tak. To przecież wiadomo, nie? My. Ja. My. Co cię zaraz tam rzucę na ten kamień. No, ale zobaczcie, ogólnie piękne widoki. Niestety chyba nasze miejsce z panami jest zamknięte, z tego co tak widzimy. To jest smuteczek troszeczkę, więc lecimy chyba od razu do auta i tyle w temacie.